Cześć, tu Jan Komasa, twórca filmu Boże Ciało. Reprezentowałem niedawno Polskę na wyścigu oscarowym z naszym filmem. Film się bardzo podobał za granicą. No i wreszcie udało się trafić do Francji. Całą Polonię, wszystkich Polaków, którzy są we Francji, wszystkich użytkowników portalu iFrancja zapraszam na mój film, nasz film, który wchodzi tutaj do francuskich kin od 4 marca. Z tego co widziałem, a lista jest bardzo długa. Będziemy w bardzo wielu miastach we Francji. Bądźcie tam, pokażcie, że jesteście. Reakcja Polonii była bardzo gorąca, ponieważ tu w Paryżu odbył się też taki festiwal Kino Polska i parę osób do mnie podchodziło, które widziały już nasz film po raz drugi. Przyszli, bo usłyszeli, że będzie też spotkanie ze mną, więc chcieli usłyszeć, co chcieli pozadawać pytania, usłyszeć, co mam do powiedzenia na temat produkcji filmu. Reakcja Polonii była... Nie było dane mi rozmawiać z wszystkimi, którzy przyszli na premierę, ale była bardzo piękna. Ludzie podchodzili i mówili, że są dumni z tego filmu. Ja praktycznie przyjeżdżam tutaj zaraz po Oscarach, bo noc Oscarowa była dwa tygodnie temu chyba? Jakoś tak. Więc świeżo co po Oscarach, gdzie reprezentowałem nasz kraj w wyścigu oscarowym. To był pierwszy polski film współczesny od w zasadzie Człowieka z żelaza, który był chyba w 1980 czy 81, jakoś tak nominowany do Oscara. Potem byliśmy nominowani do Oscara za filmy głównie historyczne. I w zasadzie na Oscarach nasza współczesna Polska nie była reprezentowana od tamtego czasu. I to jest pierwszy film o współczesności, który gdzieś tam opowiada coś ważnego światu o Polsce. Tym bardziej ten test okazania tego filmu gdzieś na świecie i poddania go ocenie widzów z różnych kultur niesie za sobą takie ryzyko, że to będzie oceniana razem z tym filmem cała Polska i to, jakim jesteśmy krajem. I cieszę się, że ten film został odbierany jednoznacznie pozytywnie. W wielu miejscach mamy doskonałe oceny w Stanach Zjednoczonych, od krytyków, od lewa i prawa. I tu we Francji na razie z moich rozmów z dziennikarzami, od Le Figaro przez Telerame i przez parę innych wpływowych dzienników i tygodników, wszystkie recenzje są bardzo dobre. Więc jakby ten film jest szczególny, bo trochę przez Oscary zaczynamy reprezentować Polskę i myślę, że to też Polonia, ludzie z Polski, którzy tutaj studiują, pracują i żyją i przyszli na film, również podkreślali, że bardzo się cieszą, że taki film w ogóle przypomina o współczesnej Polsce. Wiele osób podkreślało, że cieszą się, że wreszcie nie ma kolejnego filmu polskiego o II wojnie światowej, tylko że mamy, jakby zaczynamy nowy rozdział, że może wreszcie zaczniemy mówić o współczesności i tym się zaczniemy chwalić, bo jest czym, bo jest o czym opowiadać. To też nie chodzi o chwalenie, nie robię reklamy swoimi filmami, nie kręcę dwugodzinnych reklam, po prostu chcę robić filmy, które będą jakoś próbowały nakłonić ludzi do refleksji i Boże Ciało jest, mam nadzieję, takim filmem. Sądząc po reakcji publiczności, to się udało i Polonia za to też właśnie dziękowała. Cieszyła się, że w dobie tak silnej polaryzacji i tak silnej polityki, która wdziera się do naszych domów każdego dnia, pojawia się po raz kolejny film z Polski, czyli jakiś rodzaj tworu kulturalnego, który pokazuje, że też mamy coś do powiedzenia. A to strasznie ważne jest, żeby nasz głos był słyszalny i żeby wybrzmiewał, szczególnie w Europie, u naszych sąsiadów, którzy, jak się okazuje, wcale nie dużo o nas wiedzą. Tak się złożyło, że skończyłem też w międzyczasie film Hater albo Sala samobójców Hater. Myślę, że za granicą ten film będzie pod tytułem po prostu Hater, ponieważ ludzie za granicą nie mają kontekstu
pierwszej części Sali Samobójców. Nasz film można oglądać bez znajomości też pierwszej części sali, więc to jest po prostu hejter. I ten film w zasadzie wchodzi do kin w Polsce teraz. Liczę bardzo na to, że niedługo pojawi się również we Francji. Kiedy to będzie, nie wiem. Zainteresowanych mamy bardzo wielu. Szczególnie po nominacji Oscarowej do Bożego Ciała moje notowania jako reżysera wzrosły i mój następny film oczywiście cieszy się teraz wielokrotnie większym zainteresowaniem niż się cieszyło Boże Ciało. To dobrze, no trzeba to wykorzystać i na pewno z tego skorzystamy i będziemy chcieli hejtera w odpowiednim momencie tutaj wypuścić w kinach francuskich. Po pierwszych reakcjach dziennikarzy w Polsce jesteśmy pewni, że ten film będzie bardzo głośny i kontrowersyjny. Film się bardzo podoba, na szczęście. Nie robi też, żeby nie było miło mi, że się film podoba, ale jakby koniec końców najważniejsze, żeby film nie pozostawiał widzów obojętnymi. Więc akurat hejter na pewno nie będzie obojętny dla ludzi, którzy go zobaczą. Chciałbym, żeby wzbudził kolejną debatę na temat naszej społeczności, społeczeństwa, na temat tego, kim my w ogóle jesteśmy, jak my ze sobą żyjemy, jak się traktujemy, czy powinniśmy coś zmienić, co zrobić z ilością nienawiści w naszym języku na co dzień, co zrobić z tym hejtem, który się wylewa z naszych forów internetowych i komentarzy, i często coraz częściej artykułów i wypowiedzi autorytetów tak zwanych lub polityków i tak dalej. Co z tym wszystkim zrobić w świecie, w którym hejt i nienawiść i taki niepokój przed apokalipsą zaczyna być coraz silniejszy. Boję się i to jest strach, który w sobie mam ja i coraz więcej osób, dlatego ten strach postanowiłem wykorzystać jako twórca, bo co mi pozostaje, to jest moja jedyna broń, mój jedyny oręż, żeby zrobić film o tym i mam nadzieję, że dzięki temu wywołam kolejną dyskusję, bo uważam, że całe zło tego świata bierze się z braku rozmowy, z braku dyskusji, więc mam taką cichą nadzieję, że może gdzieś tam mój film przyczyni się do jakiejś kolejnej rozmowy. Jeżeli uda się wywołać choć kilka rozmów, to znaczy, że było warto.